Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej niemieckiej kampanii w Crusader Kings 3. Tak więc nasza dominacja nad Europą rośnie. Ostatnio udało nam się również złapać przyczółki, które dadzą nam szansę na podbój Ziemi Świętej. No i zobaczymy. Kombinujemy też ciągle z dziedziczeniem, zobaczymy jak to się skończy. Mamy jakieś przyjaźnie, bardzo dobrze. Zobaczmy, kto znów tu narzeka. Akt niepodległościowy, we Włoszech widzę i Austriacy. A tacy byliśmy mili dla Austriaków, daliśmy im dużo ziemi. A nie, bo to jest inna Austriaczka, nowa. W sensie obaliła tamtego, co był wcześniej. No dobrze. Nie, no jakieś stare zbroje, to nie będziemy ich renowacji przeprowadzać. No tu nic nie zbudujemy, niestety. Primogenitura za 4 lata. A ile ma nasz młodszy syn? Bo... może by go do zakonu wysłać. Zobaczymy. Albo do kościoła znowu. Tak jak tego starszego. I wtedy byśmy wzięli ultimogeniturę. I by się to udało okrążyć te przepisy, nazwijmy to. Kogo byśmy chcieli? Kogoś wykształconego, no nie takiego starego. Może być on. Sorki. No, nasz piesioł zastraszył biskupa. No, a my oczywiście pracujemy nad tym, żeby nasza dynastia była wszędzie. Na Kaukazie mamy następcę. Okej, no... Tutaj ostatnio staraliśmy się, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie małżeństwa. O, lubi nas obecna królowa. Potem Litwa oczywiście twardo się trzyma. Tak samo tu. W Serbii to jeszcze trochę, ale też wierzę, że nam się uda. I tutaj też jest szansa. Czyli wszędzie działamy. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. A, jeszcze w Walii oczywiście mamy naszych. Potężna Anglia. Myślę prędzej czy później tą biedną Walię wchłonie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i też nasze Włości tutaj są dość dyskusyjne, czy je potrzebujemy. Chcieliśmy to wyzwolić spod niewiernych, ale się okazało, że Szkoci doskonale sobie poradzili z tym tematem i jest dobrze. No, a Serbia po upadku Bizancjum tutaj wykorzystuje sytuację bardzo sprawnie. Potrzebujemy nowego testera żywności. No i rycerze nam poginęli. Dobra, albo może być ona. Ten jest całkiem niezły. Ślicznie. Czy ktoś by chciał zapłacić za wolność? Nie. To jest potencjalnie niezły żołnierz. Jakby zmienił wiarę. Nie bardzo chcę. No trudno, nie chcesz, to nie? Będziesz w więzieniu. I kolejna rzecz, myślę, że już czas zrobić tutaj porządki. Bardzo sprawną gospodarkę, my na tym etapie takie pieniążki już zebraliśmy.
mówię, na razie Wenecja nie jest jakimś tam celem. Uparty. Może być uparty. Myślę, że można było podzielić te siły dla szybszego zajmowania. Czyli tak. I część by poszła od razu na stolicę. A część by poszła tu. Nie. I kolejny człowiek nam składa hołdy. To mnie akurat cieszy. Teraz tu. Troszkę lepsze zdrowie. Oblężenie szybciutko przebiega. Nie sądzę, żebyśmy chcieli płacić za jakieś tam wybryki naszego pieseła. Okej. A co tutaj na końcu z tymi obszarami? Złożą hołd? Złożą hołd. Wolałbym na wyższych podatkach troszkę. I też przejdzie. Arabscy katolicy, tak patrząc na nich. I myślę, że też nie będziemy tutaj sobie dzielić tego na taką ilość pomniejszych tutaj wasali, tylko jak najbardziej pozwolimy tu miejscowym zarządzać się sami. O. Pięknie to wygląda. A co u naszej córy? Ma dzieci już? Ma. Mam sobie tylko córkę. Miejmy nadzieję, że się utrzyma. No i z Polską jest problem. Nie możemy na razie tutaj nijak wpłynąć na to, żeby mieć... A ten jeszcze jest jakiś tępawy, więc nawet nie wiem, czy tutaj chcę go łączyć z naszym rodem. No a we Francji Bajzel. Wnuczka. Tu mamy dziedzica. Ale już ma żonę. Ten ród francuski się trzyma. Liczyłem, że Francja się zjednoczy, że powstanie tutaj kolejne cesarstwo, ale nic z tego. Bądźmy mili dla naszej wasalki. Zróbmy spotkanie wiedźm. I ślub, czyli pieczętujemy sojusz z tym północnym mocarstwem, znaczy mocarstwem. Krajem, który się rozrósł do dużych rozmiarów, może tak. O, zdecydowanie weźmiemy tą, 96% na sukces. I troszkę intryg się tym razem nauczymy, w sumie nie zaszkodzi. Myślę, że to najprędzej, chociaż nie jesteśmy jakoś super przebiegli. Badziewie przejęliśmy. Dobra, nic nie znalazł naszą żonę. Też myślę, że nas nie zdradza.
No i też jestem pod wrażeniem, że Francuzi zdołali wypchnąć niewiernych z Francji, bo to wyglądało dość kiepsko. Nie powiem. Czy powinniśmy sięgnąć po Rzym? Ja mówię, no nie chcę, żeby też ta seria była jakaś super długa, dlatego chcę na jakąś miarę tu podejmować jakieś działania, żeby coś się dalej toczyło do przodu. Co by się stało, gdybyśmy zaatakowali papieża? Nas lubi. Pewnie by nas trochę przestał lubić. Aż się zwiesiło z wrażenia. W teorii jest bez szans. Wiecie co, zróbmy to. Mam nadzieję, że nas nie ekskomunikuje, chociaż istnieje takie ryzyko. Musimy to zrobić szybko i sprawnie, tak żeby nie wpadł na taki genialny pomysł jak ekskomunika. Myślę, że nawet mimo ogromnej ilości pieniędzy nie jest dość silny, żeby się zmierzyć z Rzeszą. Czekajmy na Pieseła. O, lepsze relacje z Surą. I tak, nauczmy go czarnej magii, może jest księżulkiem młodym. Właśnie, co do ciebie. Dobra, wiemy, że jest on właśnie dobry zarządca. Ja bym go chciał, ale to będzie wymagało trochę kombinacji. Zobaczymy, czy się uda. Jak się nie uda, to trudno. Daliśmy kotka od Finki, czy tam jak ją nazwać. Weźmy go. Tak niekulturalnie odmawiać prezentów. Zostawmy siły oblężnicze, a reszta rozbije główną armię papieską. Czy ją wdeptała w ziemię, po prostu nawet nie rozbiła. Wzięli kolejnych najemników, co też im niewiele daje. Myślałem, że będzie się lepiej bronił papież. On teraz próbuje coś działać, ale to już jest chyba za późno dla niego. I trafia do niewoli. Tak więc konflikt cesarza z papieżem zostaje szybko rozwiązany i oczywiście nie likwidujemy papiestwa, jak najbardziej on tutaj funkcjonuje, ale jest już podległe cesarstwu, co jest dobre. Będziemy mogli korzystać z papieży jako naszych wasali. Pięknie to na mapie wygląda. Ciekawe, czy Wenecja by nam złożyła hołd. Wątpię. Tu mamy na razie zawieszenie broni. Nic z nią nie robimy. Paranoiczny, ambitny czy sadystyczny? Nie zostaniesz ten paranoiczny. Mamy kolejną księgę. W sumie to samo co mieliśmy. Tych księg mamy podobnych masę. Czy nie mają roszczenia? Czy to ją ukradę? Zaraz sprawdzę. O! Chorwat całkiem zdolny. Tak, on nam ukradł tą książkę. Nieładnie.
Czyli z czego będziemy korzystać? Chyba to troszkę podnosi nasze umiejętności militarne i też jest niezłe. Władca, całkiem niezły wojownik. Gdyby trzeba było, to spokojnie by jeszcze poprowadził swoich ludzi do boju. Żona musi nam pomagać, żeby to miało ręce i nogi. Bardzo dobrze. A jak ta wojna między... wygrywają. Na razie nie jesteśmy jeszcze gotowi na atak na Jerozolimę. Pieniążki jak najbardziej. Tak, pochwalmy się. Zgódźmy się z nim, że się przydałoby szybciej, żeby żarcie dali. Co tu się dzieje? Wojna Szwecji z Danią? Chyba tak. No w to nie wnikamy, to są wojny między naszymi, powiedzmy, odłamami rodu. Gorzej, że nasi tam zdobywają, a tego nie chciałem. Przykro mi, kurde, kto tutaj nas zdobywał tyle ziemi? No to zaczyna brzydko wyglądać na mapie, co tu się dzieje. Bądźmy, chociaż... Może go tam przyciśnijmy trochę, żeby nam powiedział, co wie. Myślę, że wierzymy w nasze umiejętności, że się obronimy. Jesteśmy naprawdę dobrym wojownikiem. Myślę, że zróbmy w ten sposób. Wygnajmy go i powiemy, że jak ciężko nas zabić. I tym samym przejęliśmy tutaj tereny. Kto tu dostanie teraz? Może damy to papieżowi po prostu, czyli będzie mega silny. Ale tak patrząc, to byłoby wtedy wszystko ładnie tutaj w jednym ręku. O, i myślę, że to jest ok. Czyli mamy silne państwo papieskie we Włoszech. Powiedzmy, że papież ma lepsze talenty. A znów nasz władca ma jakieś te paranoje, bo ostatnio sprawdzał swoją żonę i nic się nie wydarzyło. Mamy pogodzić psa z kotem, chociaż to się generalnie ciężko kończy zawsze. Chcieliśmy pieseła tym razem. A kot... Dobra, kot pójdzie do Cecylii, czy tak spychologia kota. Dobra, porozmawiamy z innymi
księżulkami. Na pewno nie będziemy robić wielkich sacrifice'ów, ale ucztę już jak najbardziej. I tak, nakupmy winka, żeby była lepsza impreza. Tutaj użyjemy dyplomacji. I tak, jaka cecha chcemy, żeby była w naszym rodzie? No nie wybraliśmy żadnej. Dziwne. Trudno, damy się zaszantażować. Zmarła żona znowu. Kurde, ten tu ma pecha. Wszystkie jego żony umierają. Czyli szukamy takiej młodej, takiej. O, gdzieś na tym etapie szukamy. Weźmy może ją. Tak, będziemy wiedzieć rok przed śmiercią, w nasz czas się zbliża. Pracujmy teraz w sumie nad tym development, nad tym, żeby się lepiej większe miasta powstały. I dobra. Teraz byśmy chcieli zrobić małe tutaj rozszady. I gdzie jest ten syn? Ja bym chciał go wysłać do zakonu, ale żeby to zrobić, musiałbym mu odebrać Aleksandrię. Na co powinien się zgodzić w teorii? O nie, zbuntował się, kurde. Czyli to takie trochę przesadziliśmy z tymi kombinacjami, z tego wniosek. Jak to teraz dobrze ogarnąć? Nie sądziłem, że się wszyscy zbuntują. Jak to wygramy, na pewno się jeszcze bardziej umocnimy. Więc no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nawet papież wykorzystał sytuację i się tutaj zbuntował. No a wszyscy sojusznicy tutaj z chęcią dołączają, więc jest dobrze. Tak jest. Chociaż liczebnie wróg jest dużo potężniejszy, ale zobaczymy, jak to się potoczy. Coś ważni ludzie, widać, się pobuntowali. Dobra. Ale że syn się nie zgodził nam oddać tych włości, to jestem zszokowany. Mogłem tego nie robić w sumie. Dobra, mamy to.
Też powinniśmy to zdobyć. Gdzie są armie buntowników? O. Która nam troszkę pomogła poradzić sobie ze stresikiem. Tu jest armia buntowników. Dobrze. Mamy haka dla niego. Poszukując haków na, powiedzmy, kobitkę, znaleźliśmy na innych ludzi. Rebeliantów ciągle nie widać. My już mamy 20%. Czyli w najgorszym razie wziąłem biały pokój. To biały pokój jest łatwy do zrobienia w naszej sytuacji. Kurde, tego się nie spodziewałem. Nie zaatakował nas poprzednio papież ekskomuniką, a zaatakował nas teraz. Okej. Chyba wyruszymy na spotkanie głównych sił rebelianckich. Pytanie, czy nasi sojusznicy pomogą, bo sami tego nie pobijemy, ale ze wszystkimi siłami. Chciałem pierwszy, powiedzmy, bunt elektorów w Rzeszy. Próbują uciec przed nami, a mówię, nasi sojusznicy mogą się guzdrać, co może być dla nas niebezpieczne. Dobra. Aż się leczyć, najpierw nie krwawić nam na dywan. Korona, zobaczymy co dostaniemy. Coś o zarządzaniu, czemu nie? Czy nasze kombinacje z dziedziczeniem pchnęły kraj do brzydkiej wojny? Mamy bitwę, duże straty buntowników, bardzo duże. I ruszamy za resztą ich sił. Troszkę zwolnie w takich dużych wojnach warto tutaj panować, powiedzmy, nad sytuacją. No niestety dzisiaj się brzydko tnie. Ale krótki ten odcinek byłby, jakbyśmy teraz skończyli. Więc poczekamy. Pauza. Okej. My tu 90 tysięcy, tu inni jeszcze mogą nadejść. Uderzmy przez rzekę. Nie, to nie jest przez rzekę. Nie, jest przez jakąś taką małą, więc myślę, że wielkich tu problemów nie powinno być. No.
Tu się zrobi niebezpiecznie, bo brakuje tych tysięcy ludzi. Wojna w Serbii. Dołączymy, ale nie wiem, czy będziemy brać w tym udział. No i obserwujmy, jaka jest jakość, powiedzmy, dowódców. Na razie nasz jest dużo lepszy, mamy całkiem sporą przewagę. No. Teraz się psuje, ale przybywa z pomocą 30 tysięcy sojuszników i chyba to już wystarczy dla odniesienia zwycięstwa. Ale gigantyczna bitwa. O dziwo, ciągle nie miałem punktów overtime. Spodziewałem się, że na tym etapie już będziemy ich trochę mieli zdobywać. Dobra, kolejne haki generujemy na naszych ludzi przy okazji. Dobra. Dorwijmy te siły, co tu się, powiedzmy, guzdrają na tyłach. Zdrowy kawał byka z naszego władcy. O nie, córko, cóż ci się stało? Przy porodzie. Ten syn stał się, kurde, te nasze granice się jeszcze bardziej skomplikowały. Dobra, opowiedzmy o naszych ciężkich przeżyciach. No tu nie chciałbym przegrać niepotrzebnie bitwy, przez to, że nasi sojusznicy są daleko z tyłu. Nie, żadnych tu romansy. Te ostatnie oddziały bym chciał znów złapać, co by dało nam parę procencików. No, tam będzie naszym rywalem, to trudno. Ciężko to dobrze zrobić, żeby nie złapać wszystkich, tylko część. A może stosunki z papieżem są ciągle dobre. Papież nas ekskomunikował, co mnie zaskoczyło. Ale z drugiej strony dalej nas lubi. Masz robić, co masz robić, te roboty. Okej, okay, bitwa niebezpieczna. 50 tysięcy wrogów, ale no, sojusznicy chyba stanęli na wysokości zadania. Tak, jeszcze przybyły posiłki. Mamy też dużo lepszego dowódcy, z tego co widzę. A nie, ich był lepszy, ale udało się. Bunt stłumiony. O.
Co się tu dzieje w Serbii? W sumie dla nas to niewiele zmienia, bo tu widzę i tak jest jakaś inna rodzina panująca, czyli ta linia, na którą stawialiśmy, raczej do władzy nie dojdzie, bo my stawialiśmy... Nie, poczekajcie. My chcemy, żeby on został u władzy, szczerze mówiąc. A my dołączyliśmy... Dobra, po stronie... Króla... Tak. Czy byśmy chcieli mu pomóc? I tak, to możemy zrobić w każdej chwili. Co do papieża, to my sobie musimy dobrze porozmawiać. Oczywiście daruję. Wypuśćmy go za po prostu znów przysługą. W końcu to jest papież, nie chcemy tam aż tak sobie psuć reputacji. Odbierzemy mu wszystkie te tereny. Nie mogę. Aż dziwne. A mogę. Czyli... Chciałem się na rycerza, ale żeś się zbuntował i zostaniesz podstrzyżony w mnichy. Przykro mi, tak się kończą tego typu sytuacje. Robimy sobie w ten sposób. O. I teraz możemy wybrać na następcę, kogo chcemy. Czyli najmłodszego syna. Czemu nie jego? Nie on? Nie chcą głosować, co ciekawe. Dobra. Pieniądze teraz się nam zwrócą. Ty masz być następcą i ty dostaniesz od nas też te tereny. No, on ma duży potencjał do zarządzania wszystkim. I już się wszystko udało.
No i musimy ratować w tej chwili Serbię. Wszystko ok. O, najstarszy w sumie nawet dobrze skończył, bo został niezależnym królem Walii w miejsce swojej siostrzyczki. Nie chce sojuszu? A no nie chce, to aż dziwne. Tu jest 50 tysięcy wrogich zbrojnych. Tak to wygląda. Cóż tu się odpindala? Nasze siły będą się 6 miesięcy zbierać. To może się... Myślałem, że tu w miesiąc się zbiorą jak ostatnio. Jakieś problemy z zarządzaniem, co naszą żoną wobec tego nie pomaga nam. A mamy gorszego zarządcę. Nie chciało mi się zresetować komputera i mam za swoje. Ostatnie odcinki się pięknie nagrywały, a ten już tak nie chce. Pewno jeszcze się odblokuje, chociaż cholera wie. Noż ludzie. Dobra, będzie krótszy odcinek. Sorry, moi drodzy, ale no, nie chcę współpracować tym razem. Jak widzicie, zależy od dnia. Czasami idzie super, czasami nie. Dzisiaj akurat nie.